Cześć! Witajcie serdecznie w 55. dniu dziennika z Minecraft. Dzisiaj, kiedy to jest Boże Narodzenie, 25 grudnia, chcę życzyć Wam wesołych świąt. Filmik z życzeniami już i tak wysłałem, więc życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Wow! Trochę spadłem, ale uznałem, że nasza kolejka jest już ukończona, więc możemy nawet to sobie tutaj zakryć i jest okejka. W takim razie wystarczy kliknąć ten przycisk, aby przywołać wagonik. Wystarczy do niego wsiąść, wyruszyć w podróż bardzo daleką. Ups, nad tym nie pomyślałem, ale no, będę musiał to naprawić. Powiedzmy, że na czas tego odcinka zróbmy sobie coś takiego. Ciekawe, czy to będzie działać. Nie, nie będzie, tam torów mi zabrakło. A jak? Nawet nie mam już torów, aby tutaj to wszystko zrobić, więc jedyne, co mi pozostaje, to tak właściwie iść po nowe tory i będziemy mogli budować tą tutaj sieć dalej. Dalej tą sieć budować. Załóżmy, że teraz wracam na tym wagoniku, przejeżdżam znowu prosto i wyląduje gdzieś tu ten wagonik, więc będę mógł z niego wysiąść i go odesłać. Dobra. To jest na tyle, ale się zbugował, dobra. Kolejka jest mniej więcej ukończona, cała ta stacja jest skończona. Jedyne, co nam pozostaje, to zrobić całą sieć, podpiąć do niej zwrotnicę. No i w zasadzie to tyle. Tylko tyle nam zostało. Myślę, że zrobimy coś takiego, że wszystkie te tutaj linie przeprowadzimy do tej góry. I w tej górze zrobimy sobie taką rozdzielnię, jakby ze wszystkimi zwrotnicami. Znaczy może nie ze wszystkimi, ale mam już pewien ciekawy plan na rozegranie tego wszystkiego. Więc to będzie naprawdę ciekawe. Boom. Jest śnieg, więc piękne są święta. W Minecrafty przynajmniej jest ten śnieg, bo tak za oknem, no to troszkę tak ciepło nawet jest. Wow, skrzynki w Minecrafcie są takie fajne. Ale fajne, wprowadzili skrzynki do Minecrafta. Wow, epickie to jest. Wszystkie skrzynki, aha, ta nie jest. Tak się tego spodziewałem, że ta skrzynka, która jest taka specjalna, to ona nie będzie taka. Ale wszystkie normalne skrzynki mają taki wygląd, jakby był prezent w środku. I jaki prezent mamy najbardziej? Gdzie mogę znaleźć jakiś prezent? A propos prezentów, pomyślałem sobie nad tym łukiem. Od wielu, wielu odcinków mam już ten 32, 3, nawet dzisiaj level. Więc możemy w końcu sobie połączyć w łuk najbardziej epicki, jaki tylko mogę sobie wyobrazić w Minecrafcie. Chociaż pewnie jest jeszcze jedno ulepszonko, które pamiętam. Jest to nieskończoność, czyli że moglibyśmy używać jednej strzały, ale to nam wcale nie jest potrzebne, bo my mamy tych strzał aż 18 staków. Więc z takim łukiem można się wybierać w dalekie podróże. On jest mega silny. Pamiętam jak kiedyś, jak dopiero wyszły te enchanty i graliśmy z kumplami na serwie i on do mnie tak strzelił tym łukiem, bo chciał sprawdzić, ile damage zadaje. No i się cały po prostu wysypałem, zginąłem, bo te łuki z ulepszeniem moc 5 są naprawdę silne. Ale co takiego w dzisiejszym odcinku będziemy robić oprócz ulepszenia tego łuku, oprócz ukończenia kolejki? Kolejka nie jest jeszcze tak cała ukończona, ponieważ zostaje nam jeszcze tutaj design tego pomieszczonka i to na pewno sobie zostawię na jakiś tam odcinek,
jakiś tam fajny odcinaczek. I możemy jeszcze ten tutaj przycisk zamienić. O właśnie, ten blok. Nie daliście mi żadnych propozycji, jaki przycisk ma właśnie być w tym miejscu, jaki właśnie blok tam postawić. Więc będę musiał wybrać go sam. Co by najbardziej pasowało do szkła z tych bloków, które tutaj mam. Nederowa cegła? Myślę, że nie za bardzo, też jasnogłaz by się nie przydał. Sporo mam piasku, ponieważ gdzieś w tamtym miejscu, 500 kratek stąd, jest pustynia. Na tej pustyni jest jeszcze wioska i tam byłem na jednym ze streamów. Można sobie chyba sprawdzić w archiwum streamów, jeśli takie jest. Ale ja chyba mam włączone archiwum streamów. Więc powinno gdzieś tam być na Twitchu, ale już nie będę chyba robił streamów na Twitchu, bo pisaliście mi, że są lagi na Twitchu, a z doświadczenia sam wiem, że na Twitchu są lagi i ja tam nigdy nie oglądam niczego. Oglądam na innych serwisach, bo Twitch zawsze mi lagował. Okej. Tak się zastanawiam i nie mam pojęcia, co by tu wybrać, ale o, wybierzmy sobie jeden z tych. Może być węgiel, może być obsydian, może być... skoro tutaj mamy te bloki, a tutaj mamy te bloki, a mamy jeszcze na przykład, co mamy? O, mamy jeszcze węgiel. Spoko. Mamy jeszcze węgiel. No to węgiel tam sobie damy. Okej, potrzebujemy 9 sztuk, aby stworzyć węgiel. Ale chciałbym wam pokazać jeszcze coś. Tutaj, tak. To właściwie już chyba wam pokazywałem, albo jeszcze nie. To jest latające, magiczne źródełko z wodą. Poza tymi, że mamy tutaj to, nie wiem czy to tak zostawić, czy to zamurować, czy co, ale zrobiłem coś takiego i to był strzał w dziesiątkę. Zdecydowanie to jest najlepszy ogólnie pomysł, jaki kiedykolwiek miałem. Tak po prostu wpadłem na to, jak się obudziłem, bo myślałem nad tym wiele, jak tutaj ogarnąć to źródełko i zapomniałem, że już to zrobiłem. No i tak wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić w suficie, no i jednak się udało. Tutaj jeszcze troszkę potrzebuję zmienić design, szczególnie tych ścian. Być może bym całe to tym oto klockiem wyłożył, ale nie jestem przekonany co do tego pomysłu. Więc jeśli macie jakiekolwiek propozycje, ogólnie, tak ogólnie, czy macie jakiekolwiek propozycje, to napiszcie w komentarzach, bo... dla mnie jest niezwykle ważne są wasze propozycje, ponieważ sam nie jestem w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Potrzebujemy jeszcze pochodnie. Zrobimy sobie z tego 12 sztuk. Okej. I teraz mogę ten blok tam położyć. I to by było to. To by było to. Moja kolejka jest oficjalnie otwarta, chociaż nie prowadzi donikąd, chociaż nawet nie ma stacji powrotnej. Powiedzmy, że jest oficjalnie otwarta. Czarny blok. Bardziej czarny niż czarna wełna. To jest właśnie węgiel, taki górniczy blok. Tutaj to też jakoś ogarnąłem. Co ciekawe, tutaj... Redstone biegnie na dworze i jak będzie kiedyś padał deszcz, to pewnie mi to zaleje. Ale jak na razie tylko śnieg padał. Nie no, w tej strefie klimatycznej pada śnieg, z tego co mi wiadomo. Dopiero tutaj pada deszcz. To jest w ogóle dziwne. Okej. Więc będę musiał zrobić sobie tutaj gdzieś drogę. Jakąś ogarniemy do tej góry, a w tej górze jeszcze trzeba będzie przeprowadzić wszystkie te 5 sznurków z redstone'a, tak naprawdę 5 kabli z redstone'owych, które będą zmieniać nam zwrotnicę.
No i powiem wam, jak sobie to wyobrażam. Zrobimy coś takiego w tamtej górze, że użyjemy na przykład pierwszych dwóch i te pierwsze dwa, rozdzielając jeden tor, będą nam dawały raz, dwa, trzy i cztery tory. Tak, cztery tory będą nam dawały. No, chwilka. Raz, dwa. Dobra, dobrze mówię. I tylko nie wiem, czy właściwie chcę to tak zrobić. Ale nie wiem, coś takiego, że będą nam te tory rozdzielały. I najwyżej możemy sobie zrobić jeszcze ich więcej, jak będzie trzeba. Bo to nie jest skomplikowany układ. Wystarczy powtórzyć to, co tutaj mam. Więc nie wiem, czy nie zrobię czasem więcej takich, jak tutaj. Bo to się może przydać, te zwrotnice. Ale ogólnie myślę, że raczej nie będą potrzebne. Mam taką przynajmniej nadzieję. I to tak po prostu, po kolei będą się rozdzielały te trasy, te drogi. No i z tej góry będziemy sobie rozprowadzać na różne strony świata. Myślę, że gdzieś zrobimy w tamtą stronę. W tą stronę koniecznie zrobimy, ponieważ tam jest coś pięknego. Naprawdę coś pięknego, gdzie warto zrobić kolejkę. Później zrobimy może tam na pustynię aż, do czego będę potrzebował naprawdę sporo surowców. Możemy zrobić jeszcze gdzieś w tamtą stronę, bo tam też mogą być ciekawe rzeczy. No i ogólnie mogą być ciekawe rzeczy, wiecie, jak to jest, pełno ciekawych rzeczy można znaleźć. Tylko do tego potrzebne mi jest sporo redstone'u, sporo też żelaza, na którego brak jak na razie nie narzekam, ale redstone'a no zdecydowanie by mi zabrakło, gdybym dzisiaj chciał to zrobić. Więc jedyne co mi pozostaje na dzień dzisiejszy, to troszkę rozbudować całą swoją bazę, tu gdzieś w tym miejscu, gdzie jestem. Później mógłbym trochę poekspić jeszcze, abyśmy mogli ulepszyć wędkę, później coś połowić może znowu. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie móc znów połowić? Ale z racji, że dzisiaj jest otwarcie kolejki, to udostępnię wam save'a właśnie z tej oto kolejki. No i to by było raczej na tyle w tym oto epickim odcinku, epizodzie dziennika z Minecraft. Tyle dzisiaj się wydarzyło. No, są święta. Ja przez święta nie pracuję, niestety. Dlatego też, no, nie ma odcinków tak za bardzo takich z budowlą czy coś. Jak się skończą święta, to pomyślę. Zanim się jeszcze szkoła rozpocznie, to koniecznie będę musiał zrobić coś fajnego. Ale do tego czasu jeszcze daleko. Dzisiaj mamy ten epicki łuk. Zyskaliśmy. I to jest tak naprawdę wszystko, co chciałem w tym odcinku zyskać. Od wielu, wielu odcinków próbowałem ten łuk zrobić, ale tak na każdym odcinku byłem tak bardzo pochłonięty tą kolejką, że mi się to nie udawało. Więc no, tak to wyszło. Możemy jeszcze co z tym zrobić. O, tutaj trzeba to... to oraz to odnieść na właściwe miejsce. No i możemy również połączyć ze sobą te dwie łopaty, ok. Pokażę wam teraz sztuczkę, taką epicką. To też sobie połączymy. Pokażę wam sztuczkę. Tu jest 169, tu jest 55. Więc zgodnie z zasadami matematyki, po dodaniu tego, powinno wyjść 214, nie, 224, tak, 224, a wychodzi nam 236, o 12 więcej niż powinno być. Czyli opłacanie, czyli łączenie przedmiotów się opłaca, opłacanie przedmiotów się łączy, zdecydowanie. Tutaj mamy 16,
tutaj mamy 204. Zgodnie z zasadami matematyki powinno być 220. Mamy 232. Przy każdym łączeniu mamy po prostu 12 więcej użyć danego przedmiotu. Dlatego właśnie opłaca się je łączyć. Proste. Prosta zasada matematyki. Tutaj mamy 37, tutaj mamy 239. Jak to połączymy, no to będzie 250 na 250. Więc nie, jeszcze tego nie połączymy. Zostawię to dla was. Jeśli kiedykolwiek użyjecie jeszcze tej siekiery, dokładnie 49 sztuk, to będziecie mogli połączyć ją z tą i utrzymać taką samą, jakbyśmy zrobili to teraz. Tylko że po co marnować 49 użyć danego przedmiotu? No dobra. To chyba na tyle w tym oto odcinku. Co mógłbym więcej powiedzieć? Że będziemy używać tego łuku, ale to jeszcze nie dziś. To zdecydowanie na później zostawię. Zbyszek już się cieszy. Dlaczego Zbyszek miałby się nie cieszyć, skoro ma takie epickie enchanty? I jeszcze brakuje mu jednego enchantu, którego mam nadzieję wkrótce zdobędziemy, bo jeśli nie, no to by była troszkę lipa. Ale musimy go zdobyć, aby zdobywać wiele, wiele diaksów, aby mieć diaksowe zbroje i najbardziej epickie rzeczy w całej tej serii. Dziękuję wam za oglądanie, a życzę wesołych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzimy się znowu jutro. Na razie, pa i cześć! Wesołych świąt!